Sissi, mała księżniczka. Miłość od pierwszego wejrzenia. A reszta gdzie jest? Przykro mi, ale nie wiem. Dwie nieznajome damy przyniosły stronicę znanej nam książki. Nie pchajcie się, wystarczy dla wszystkich. Znalazłem 3 jajka. Brawo! Dodamy do ciasta. Zostaw mnie! Kaczych jaj nie zbieramy. Nie bój się, Matyldo. Chodźcie, idziemy piec ciasto. Ile znalazłaś, Ilary? 7. Lulu? Oh, Nut. Aren't they just precious? Są cudowne. Precious for eggs, jak na jajka. When will they hatch? Kiedy się wyklują? Wkrótce. Zapraszam z wizytą, maleństwa. Trochę się martwię. Muszę lecieć do siostry nad jezioro, ale nie mogę ich zostawić samych. Siostra choruje? Nie, ale ma pierwsze pisklęta. To moje trzecie. No to powodzenia. Musimy iść. Zaczekaj. Możemy popilnować jajek. O nie. Ale uważajcie, kaczuszki zakochują się od pierwszego wejrzenia. Gdy was zobaczą, wezmą was za rodziców. Nie rób tego, Lulu. Nie bój się. Gdy zaczną się wykluwać, znajdziemy cię. Baronowa? Przepraszam, pomyliłam pokoje. Ładnie wygląda. Dziękuję. A gdzie się podział książę? Ludwik? Musiał wyjechać. To coś pilnego? Nie, nic takiego. Dziękuję, że przyjechałeś, książę. Wyruszyłem natychmiast. Co się stało? Znasz mojego ojca, książę. Sprzedawcę książek z Wiednia? Często u niego kupuję. Zachorował? Zniknął. Cud narodzin, tylko pomyśl. Myślę i nie podoba mi się to. Nie chcesz być świadkiem?
Nie interesuje mnie, co wylezie z tych jajek. Będzie brudne, hałaśliwe i wredne. Biegnę po kaczkę. Schowaj się, bo cię zobaczą. Ale miej je na oku. No to gdzie mam być? Za blisko? Za daleko? Zaczekam tutaj. Tylko nie mnie. Możemy iść na spacer do wsi. Czy wasza wysokość dołączy? Chciałbym, ale obiecałem mojej żonie Zofii, że wrócę do Wiednia. Mogę o coś poprosić? Oczywiście. Proszę to dać Franciszkowi. Jaka śliczna. Skąd masz? To tylko kawałek sznurka. Nie ma żadnej wartości. Ale jest ładnie wykonana. Dla Franciszka będzie bezcenna, bo pochodzi od ciebie. Dziękuję, wasza cesarska mość. Przy następnym porwaniu posiekam bandytów na plasterki. I nie tylko bandytów. Po jednej lekcji? Zależy od mojej hojności. Na pewno będziesz hojny. Dobrze, już idę. Przestańcie, nie jestem waszą mamą. Cisza. I wzięły mnie za kaczkę. Nie chciałem tego, przysięgam. Biedne maluszki. Chcą do mamy. Czyli do ciebie. Rozumiem, wiem, że jesteś wściekła na orzecha. Mówiłem, ale nie słuchają. Ślepe jesteście? Ona jest waszą matką. Wiesz, co mówią? Na miłość nie ma lekarstwa. Zwłaszcza na taką od pierwszego wejrzenia. Użyjmy bransoletki. Przekonaj je. Przekonaj, że nie jestem ich matką. No dobrze. Ale nie tutaj. Ktoś może zobaczyć. Chodźcie. Pójdą tylko za tobą. Nie tak. Robią to, co widzą. Idź jak kaczka. Co? To ona. To pani robi bransoletki z wełny? Proszę bardzo, wybierajcie. Zna pan to miejsce? To jaskinia miłości. Daleko stąd? Kilka godzin górskiej wspinaczki. Czy ja panu wyglądam na górołaza? Możemy wziąć osła, ale wtedy droga potrwa cały dzień. Czy tyle wystarczy? Dziękuję. Jesteśmy umówieni w gospodzie frau Margarety. Gotowe. Zobacz, jaka śliczna. Za pani pracę. Nie trzeba. Skądś panią znam? Była pani nad jeziorem? Nie, nigdy.
Musiała panią z kimś pomylić. Najwyraźniej. Spróbujmy. Nakazuję kaczuszkom uznać Matyldę za ich matkę. Zadziałało? Kto jest waszą mamą? Chyba jednak nie. To na nic. Czego chcesz? Jestem Johan. Nie chcę oberwać. Jak nas znalazłeś? Dzięki twojej wiewiórce. Nic nie mówiłem. Znam jego myśli. To jego dziennik. Dwie podejrzane kobiety pytały dziś o książkę i o bransoletkę. Muszę ostrzec Ludwiga. Oby książka była bezpieczna. Dostał pan list? Niestety nie. Miałam nadzieję, że coś napisał. Chodźmy na pocztę. Może list gdzieś utknął. Poproszę cesarza, żeby zlecił kontrolę. Znam go. Bardzo dziękuję. Wzywałaś mnie, pani? Poprosiłabym baronową, ale pomyślałam o panu. Zrobi pan coś dla mnie? Tylko w tajemnicy, jasne? Co takiego? Chcę się dowiedzieć od towarzyszki księżnej Desi Vry, czy księżna jest zaręczona. A wolno mi spytać po co? Nie. Ale jej rodzina jest związana z Napoleonem III. Jak pan wie, on zagraża interesom cesarstwa. Myślisz pani o włączeniu jej do rodziny? Franciszek zrobił na Napoleonie wrażenie, gdy ocalił ją z rąk bandytów. Gdyby udało się na mocy zaręczyn połączyć Francję i Austrię, nic by nam nie groziło. Chyba nie chodzi pani o Franciszka. Z tego, co wiem, zamierza ogłosić zaręczyny z uroczą księżniczką Sisi. Ten plan nie ma racji bytu. Sam pan mówi, że zaręczyny są jeszcze nieoficjalne. Proszę wracać z dobrymi wieściami. Są przesłodkie. Dzięki bransoletce możesz rozmawiać ze zwierzętami. A ty dzięki wisiorkowi znasz ich myśli. Czułem, że spotkam kogoś, komu będę mógł się zwierzyć. Też przeczytałeś o tym w książce? Znasz książkę o bransoletce? Tak. Jak się dowiedziałeś o wisiorku? Od ojca, dawno temu. Może wyjaśnij, czemu bransoletka nie działa? Rodzice zniknęli przed laty. Przykro mi. Ale ja ci to wytłumaczę. Naprawdę? Rozpoczęłaś zaklęcie, którego nie dokończyłaś? Może, ale czemu pytasz? To jak z biegiem. Bransoletka pobiegła, gdzie jej kazałaś. Zatrzyma się, by odpocząć i wróci do ciebie. Ale do tego czasu nie wyruszy nigdzie indziej. Muszę skończyć to, co zaczęłam. Chyba, że to przerwiesz. Nie mogę. Ale może ty przemówisz do kaczuszek? Mój wisiorek tak nie działa. Czytasz w ich myślach? Czy to wszystko? Chyba tak.
Skąd wiesz tyle o magii? Zadajesz za wiele pytań. Kaczka myśli, że czas nakarmić maluchy. Ja też jestem głodny. Proszę bardzo. Podzielcie się. Dla mnie największy. Zebrałam najwięcej jajek. Ta staruszka nie chciała pieniędzy, więc możemy jej zanieść ciasta. Będzie mniej dla nas. Teodorze, tak jak mówiłem, to świetny pomysł. Właśnie, ale mama kazała mi tu zostać. Jadę za granicę do lekarza. Jesteś chora? To nic poważnego. Obiecaj, że nie wyjdziesz z gospody i nie pójdziesz do tej staruszki. Słowo? My nic nie obiecywaliśmy, tak? Tak, Mario. Smakują wam? No co? Idziemy. Najpierw muszę dokończyć. Mam je nauczyć jeść? Lepiej nie mogłaś trafić. Jedzenie to moja specjalność. Patrzcie, maluchy. Fuj! Co robisz, leniwy wiewiórze? Myślałeś, że będą jadły orzechy jak ty? Nie będę jadł robali, więc umrą z głodu. Próbowałeś jeść trawę? Nie. Spróbuj. Dziękuję. Biedny orzech. O co chciałeś spytać? Jakie zaklęcie rozpoczęłaś? Chcę ocalić pamięć chłopca, którego kocham. Franciszka. Nie wiedziałem, że jesteś zakochana. Od pierwszego wejrzenia. Czemu musisz chronić jego pamięć? Bo... Chodź. Powiesz mi po drodze. Dlaczego? Mam pomysł, jak pomóc kaczątkom. Ten hrabia cię pytał, czy jestem zaręczona? To jasne, Franciszek jest mną zainteresowany. Nie wiemy tego na pewno. Powiedziałaś, że nie jestem zaręczona, prawda? Proszę spytać księżnę. Jak mogłaś? Powiem arcyksiężnej, że moje serce jest wolne. Jesteś pewna? To była miłość od pierwszego wejrzenia. Muszę z nim porozmawiać. Pomyśl o swojej reputacji. Nic nie rozumiesz. Tam jest. Rozkazuję ci nas zostawić. Franciszku? Tak? Myślałam, że jesteś sam. To Ludwik, książę Bawarii. Idziemy nad staw grzecznie. A cóż to za dziwo? Witam, panie. Witaj. Muszę spytać, czy to twoje dzieci? A czy ja wyglądam na kaczkę? Przyznaję, że nie rozumiem twojego planu. Poczekaj. Mogę o coś spytać? Oczywiście. Jesteś pewna, że to ten jedyny i dla niego chcesz zużyć zaklęcie? Pytasz, czy jestem przekonana, że Franciszek jest moją jedyną miłością? A jest?
To niegrzeczne. Ale tak, jestem pewna. Co powiedziała? Co się stało? Nie chciała. Mówi, że przyjmie jedynie pukiel włosów Ilary. Chyba zwariowała. Mnie to nie przeszkadza. Jesteś pewna? Tnij. Zanieś jej z najlepszymi życzeniami. Zimno, pani? Proszę iść do środka. To moja ulubiona pora dnia. Nic nie jest pewne i wszystko jest możliwe. Czy ktoś wie, gdzie mogę znaleźć cesarza? Ojcze! Jest mój syn, czarujący jak zawsze. Mam coś dla ciebie. To od Sisi. Przepraszam na chwilę. Coś się stało? Nie, wszystko dobrze. Widziałyście, panie, nasz cudowny Wiedeń? Nic tu nie ma. Co się stało? Ona mówi, że nigdy nie będę piękna, bo moja mama jest brzydka. Może nie jestem piękny, ale moja córeczka jest i będzie ładniejsza od ciebie. Krzyczałeś na moją córkę, wiewiórze? Czas wkroczyć do akcji. Jeszcze nie. Musimy iść. Coś się zbliża. Uspokójmy się. Kruki, przeczułeś ich przybycie. Znasz je? Niestety tak. Chowajcie się. Uciekajcie. Chyba kto inny jest naszą mamusią. Kruki boją się wody. Nurkuj! Musisz ocalić dzieci. Nie umiem pływać, więc muszę anulować zaklęcie. Nie ma innego wyjścia. Przykro mi. Bransoletko? Sisi! Dziękuję. Jesteś cała? Widziałaś, że inne mamy mają pióra? Takie jak my? Nawet więcej. Mają też dzioby, płetwy i skrzydła. Może to ta druga mama jest mamą? Wreszcie mnie rozpoznałyście. Brawo! Twój plan się powiódł. Miłość od pierwszego wejrzenia można wyleczyć. Petra, nie śpiesz się. Zdradzasz jej wszystkie sekrety. To twoja ulubienica. Zdradzam jej sekrety, bo jest cierpliwa, a tego wymaga dyskrecja. Nieważne. Będę tu pracować, dopóki będziesz mi płacić. Dobry wieczór, wróciłam. Wiedziałam. Wiesz, kim jestem? Czego chcesz? Od ciebie nic, tylko od tej, która posiada magiczną bransoletkę. Kim była ta kobieta? To tajemnica. Co na kolację, babciu? Gdzieś ty się podziewał?
Nie chcesz żołędzia? Brzuch mnie boli, chyba po obiedzie. To ze smutku. Tak. Tęsknię za dzieciakami. Może już czas na nasze dzieci? Wersja polska TVN, tekst Julia Wolin, czytała Katarzyna Misterska.